Cześć wszystkim, witam was w 9 odcinku z Kangur Kakao rundy 2. W tym odcinku będziemy kontynuować grą, tym razem na poziomie, który może nam sprawić dosyć sporo problemów. Ostatni odcinek nagrywałem chyba powyżej 2 tygodni temu, więc było dosyć dawno. Na szczęście osoba, która oglądała serię tak na bieżąco, w końcu zdecydowała się, że chce kolejnego odcinka. I nawet fajnie trafiła, ponieważ przez ostatnie 2 tygodnie miałem naprawdę mało czasu. Więc i tak bym nie mógł niestety nagrać, ale na szczęście akurat dzisiaj mam czas potrzebny do zrobienia tego właśnie odcinka. Przerwałeś przygodę, aby. A w tym odcinku, jak mówiłem już trochę wcześniej, zrobimy sobie chyba jeden z najdłuższych od poziomów w tej grze. Mamy poziom Szalona Jazda. Mamy na tym poziomie do zebrania 250 monet, 0 kryształków, 0 gwiazdek. No i jak można się domyśleć, po obrazku z tego poziomu będzie to przejażdżka na snowboardzie. Dlaczego ten poziom będzie najdłuższy, albo może być najdłuższy? A to dlatego, ponieważ zebranie tych monet może sprawić dosyć sporo problemów. No ale jak będzie, to zobaczymy. Śpiesz się do kopalni kryształów. Maszynista szykuje tam transport zwierząt dla Huntera. Masz bardzo mało czasu, więc wykorzystaj snowboard. Bardzo mało czasu. Ok, na początek to ja się może cofnę i zobaczę, czy tu coś nie ma. Ok, tu jest niewidzialna ściana, czyli tam nic nie było. Właśnie. Nawet przyjemny, muszę przyznać, jest to poziom. To już pierwsze monety, które możemy potencjalnie pominąć. Już pominęliśmy jedną monetę. A jak widzę, wjeżdżanie w te snopki siana zajmuje nam zdrowie. To nie jest zbyt miłe. Ja sobie skorzystam z padnięcia tej dziury, żeby oczywiście zacząć to od nowa i zebrać monetę, którą pominąłem już jako pierwszą. Jej. To będzie bardzo długie, bardzo długie. Dobra, ta moneta już jest zebrana. Tutaj chyba zebrałem tą monetkę z tego, się zdaje. No to lećmy dalej. Nie wiem, czy można dobra, przyspieszać snowboard, ale nie wiem, czy będę chciał to robić. Tutaj nie będzie chyba możliwości. A nie, jednak jest, dobra. No tak, bo można przyspieszać to przy wracaniu się w wyższe rejony poziomu, można przyspieszać i wtedy nas nie cofa. Warto wiedzieć. I co my tu mamy? Jakiś koparka? A, która wysyła na nas kolce, które nas bardzo zadają obrażenia, dosyć sporo. Ale my możemy sobie pominąć, wjeżdżając na te tak jakby, nawet nie wiem, jak to nazwać, barierki. No a druga śmierć już, nie ma co. Można tu chyba skakać w ogóle, no właśnie, dzięki skokowi można omijać te śmieszne sople. No a teraz już wejdę w ten moment, dobrze. Na razie chyba wszystkie zebrane. Jak na razie widzę, że po drodze nie ma żadnych kształtu do rozwania i już tutaj był, więc trzeba będzie się zawrócić. Dobra, zebrano. Całkiem ładnie idzie. Tutaj kolejna i niestety spadliśmy do wody. A już przed nami był checkpoint. Dosyć blisko. No trudno. Polecimy sobie od nowa i zobaczymy, czy przypadkiem czegoś nie pominęliśmy. Ale tu raczej nic nie ma, co mogliśmy pominąć. Ten śmieszny pojazd cały czas sobie tutaj leci. Tutaj go rozwaliłem, może teraz nic nie ma. Dobra, i teraz sobie przeskoczymy. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy zebrałem wszystkie. Powiedzmy, że zginę sobie za chwilę, żeby to sprawdzić. Ale pozbieram jeszcze te kilka monet tutaj w tych kryształkach przy okazji. Dobra, no i powiedzmy, że zginę sobie tutaj. Kangurek? Dobra, według kangurka nic tu nie pominąłem, ponieważ nic nie było, żadnych monet tam. No dobra, czyli możemy sobie już pojechać dalej. Kurde, kangurek cały czas trafia w te przeszkody. Niezbyt mi się to podoba. Dobra, kolejne kilka monet. Tutaj jest jeden kryształ. Teraz się powrócimy.
Kurde, ale ten kangurek tutaj obija się o te przedmioty. No zawróć tam. O, ja ty kangurek. Chyba to się nie uda, chociaż może. No kangurek, skacz. Nie wierzę, że to robię, naprawdę. Jest, udało się. Dobrze. I mamy checkpoint. Bardzo, bardzo przyjemnie. Wydawało mi się, że będzie nieco gorzej to szło. To jest nawet nie aż tak trudno. Tutaj mogłoby się wydawać, że jest kilka monet takich, że moglibyśmy pominąć, ale raczej wszystko zbieram, tak mi się zdaje. Tylko mam nadzieję, kurczę. Chyba tu zginąłem. Będzie okazja, żeby sprawdzić, czy czegoś nie pominąłem. Niestety to może się wydawać, że się pomija jakieś rzeczy, bo... Oj, nie chciałem skoczyć. Bo też nie zawsze widać, czy na pewno kangurek zebrał te monety. Można sobie zobaczyć, ile się tych monet zebrało i ewentualnie policzyć, czy to na pewno wszystkie. Czy jak trzymam... Nie no, jak trzymam spację, to on nie skacze. Co ty kangurek odwalasz, powiedz mi. Dobra, teraz nie trzymałem, jest dobrze. Okej. Na razie widzę, że nic nie pominąłem. No, kangurek, nie skacz. Jak nie chcę. Ojej, on tak może spaść? Może się przychylić tak, że spadnie? Nie, no moment. Może, okej. Nie wiedziałem, że może się przychylić i spaść. Przecież mogłoby się wydawać, że to jest całkiem normalne, że jak się przechyli za bardzo, to spadnie. A w dzisiejszym jak grałem, to wydawało mi się, że jednak była jakaś blokada, że jednak kangurek nie spadnie. A widocznie tak nie jest. I teraz wyskoczyłem za późno, przez co spadłem. To czuję, że tutaj spędzimy chyba najwięcej czasu na tym poziomie. Teraz wyskoczyłem ewidentnie za wcześnie. Ej, możemy to w ogóle przyspieszać? Nawet nie wiem, chyba nie można. Ani przyspieszać, ani zwalniać. Ale pomysł na poziom, muszę przyznać, jest interesujący. No dobra, przeskoczyliśmy dalej. Już prawie koniec. Jest. Dobrze, zrobiliśmy wszystko. Raczej wszystkie monety zebrane. Więc mamy checkpoint. Znowu powracamy w takie przyjemniejsze regiony. Tutaj pominąłem kilka gwiazdek, więc sobie spadniemy. Znaczy monet, więc sobie spadniemy. I nie będziemy już wjeżdżać na platformę śmieszną. Powolutku sobie tu przejedziemy. No niech to szlak. Cieszy mnie, że w Kangurku Gamo nie ma czegoś takiego jak ilość żyć, bo jeśli byłoby coś takiego, no to myślę, że już dawno byśmy wszystko przegrali. No i niestety pominąłem tą monetę, no ale dobra. Przejdźmy na razie trochę dalej i zbierzmy to, co tutaj jest po drodze. Teraz tylko czekać na jakiś spadek. Dobra, jest. O, mam już 1200 monet, fajnie. Ciekawe, ile jeszcze zostało do zebrania na tym konkretnym poziomie. Dobra, moneta zebrana. Skit. To nie pamiętam, czy rozwalałem? Rozwalałem, okej. Okay. Można by się wdrapać i wyskoczyć z góry, ale to nie było... Myślałem, że nie było to potrzebne. A, widocznie gra poznała, że lepiej skorzystać z tego, aby wyskoczyć wyżej. No dobra, sobie wjedziemy w takim razie na to. Jeżeli nam kangurek pozwoli w ogóle. Ciekawe, ile razy zginąłem. Ej, no co to miało być? Wyskoczyłem się też chyba w dobrym momencie. No i kangurek, kurczę. Teraz wyskoczyłem bardzo późno, no i widzicie. Od razu kangurek wyskoczył dalej. No bo teraz spróbuję na to wejść, żeby jakby od góry wyskoczyć wyżej.
okej. Okay. Widocznie ta barierka jest pomyłką jakąś. Czyli będę musiał jakoś chyba od lewej strony przeskoczyć przez tą przepaść. W ogóle mnie jeszcze zastanawia, jak klikam tak po prostu, szybko, a jak... nie ma różnicy. Myślałem, że jak przycisnę spację na dłużej, to będzie wyżej skakać, ale jednak chyba to nie ma znaczenia najmniejszego. Ale teraz sobie pojedziemy od lewej strony. I udało się. Ale to była... znaczy był kryształ. Jakbym chciał go zebrać. Kangurku, proszę. Czy coś. Czy ten sposób w ogóle się znowu sprawdzi? Wydaje się, jakbym w ogóle nie robił żadnego przemieszczenia. Dobra, jest przepaść. Mamy okazję zebrać tą jedną monetę pominiętą, bardzo dobrze. Teraz wyskoczyłem za późno. Chyba to jednak od tego zależy, że jak się za późno wyskoczy, to po prostu już nie skacze aż tak daleko kangur. Teraz wyskoczyłem dosyć wcześnie, ale jednak wyskoczyłem jakby dalej. I teraz może skorzystam sobie z tego? Albo i nie? Kurde. No niech to. Czy ja muszę na każde barierki skakać? Żeby to jakoś miał sens? Okej, teraz gra nie załapała, że wcisnę spację. Coraz więcej błędów, cóż. Czemu ten kangurek cały czas spada? No halo. Ja nie chcę, żeby spadał. Chcę, żeby wskakiwał dalej, czy coś. Dobra, i teraz... Dobra, udało się. Teraz wys... Kurde, kangurek! Czemu mi to robisz? Ach, nie słucha się nigdy. Prawie. Na tym swoim snowboardzie. W ogóle w pierwszej części Kangaroo Kakao też był snowboard. Tylko poza snowboardem jeszcze kilka innych rzeczy było. W tej części nie wiem. Chyba nieco mniej jest takich rzeczy, gdzie nie kierujemy tak po prostu kangurkiem. Tylko no, na przykład tutaj na snowboardzie. I takie tam. Ale to się zobaczy w przyszłości, czy coś tam jeszcze jest. Okej, okay. Kangurek zablokował się między dwoma obiektami i przez co umarł. Czy raczej umarła jego deska, bo mamy przecież zdrowie deski, a nie kangurka. No o, co jest grane? W dzieciństwie mi znacznie lepiej szło. Może nie powinienem przyciskać boosta do przodu? Wtedy może nieco lepiej będzie mi się kierowało tym kangurkiem. No, znacznie lepiej. No, powinienem tak od początku. Dobra, teraz jest dobrze. I zebrana moneta, sukces! Tu nic nie było, okej. Okay. Moneta numer 1. Kolejna. I akurat mamy perfidny checkpoint w miejscu, gdzie był kryształ. O Red, jak mi gra klatkuje teraz. Ej, co jest grane? A, czyli powinienem chyba przyspieszać swój zjazd. No, to ma sens. Teraz można trochę monet pominąć niechcący. No, tu już pominąłem. Więc zginiem sobie. A wydaje mi się, że to już końcówka poziomu. Jak dobrze pamiętam. Teraz by się wypadało tylko te monety wszystkie zebrać. Chyba były po prawej. No kurde, znowu pominąłem. Na początku wydawało mi się, że dobrze mi idzie na tym poziomie. Ajajaj. I jeszcze mimo tego, że cały czas mam wciśnięty przycisk do jazdy w dół. I tak nas, powiedzmy, że dogania ten pojazd tymi swoimi soplami, które wystrzeliwuje. To jest w ogóle pług, teraz jak się tak przyjrzałem. I ten pług podnosi sobie śnieg i go wysyła w powietrze. Dobra, moneta zebrana. Gdzie będą następne? Zebrane wszystkie. Znowu wszystkie, okej. Okay. Teraz po lewej będą? Wiem, chyba.
Nie mam pojęcia. W środku. No, parę monet pominąłem, więc... Hamu i Kangurku, proszę cię szybko. Nie wiem, czy tam już nie był checkpoint za chwilę. To by była lipa, jakby trzeba było od początku to powtarzać. No i tak trzeba. Od tego checkpointa i znowu zjeżdżamy, wow. W ogóle fajne domki i drzewka są w tle. Tak co jakiś czas występują. Te monety chyba były po środku, jak pamiętam. Więc nie wiem, ustawię się jakoś tak w środku chyba. Ach, były bardziej po lewej, dobra. Oho, mój kongurek. W ogóle jaki cień pozostawiał po sobie kongurek przy zjeżdżaniu po tej barierce. Taka wielka aura wokół niego była. A w ogóle jak zjeżdżamy po śniegu, to jest ten efekt właśnie śniegu, a jak zjeżdżamy po asfalcie, to nawet nie wiem, co to jest. Jakieś czarne coś. Nie wiem, nie wiem, jak to nazwać nawet. Ej, pominąłeś kangurek jedną monetę, musisz zginąć. You must die. To ty sobie skoczę teraz, haha. Nic to nam nie pomoże, ale... Skoro gra pozwala, to sobie skoczymy, nie? Zostaną tam zaledwie jedna moneta w tym jednym miejscu. Czy udają się ją teraz zebrać, czy nie? No zobaczymy. Muszę się ustawić naprawdę tak z lewej strony bardziej. Bo zazwyczaj ją miałem... Ach, właśnie z prawej strony, kurde! Myślałem, że będzie nieco później. W ogóle ciekawi mnie, kto siedzi w tym pułgu. Pewnie też jakiś sprzymierzeniec Huntera, jak mi się zdaje. Dobra, jednak nie warto puszczać strzałki w dół. Wtedy następny punkt dogania. Bardziej z lewej, w górku. Czemu ta kamera się bez sensu odwróciła? Ja nie chcę tak. Nie wierzę, znowu ominąłem tą monetę. Nawet już nie chcę myśleć, ile ten odcinek będzie trwał. Przez chwilę jeszcze, jak zacząłem, to wydawało mi się, że nie będzie długi. Ale tylko na początku. Teraz już przypomniałem sobie, dlaczego domyślałem się, że będzie bardzo długi. Że nogłość sobie zobaczę po przejściu tego poziomu. No bo teraz kangurek nie spiernicz tego, proszę cię. Jest, zebrałem. Dobrze. I teraz idziemy na następną monetę. I znowu dwie pominięte. Z prawej strony. Dobra. Już wszystko wiem. Będzie można je zebrać. Chyba, że znowu je ominę i znowu będę musiał zginąć. Bo ponieważ taki jest poziom. W ogóle ten pułk nic sobie nie robi z tych mostów i innych takich, które tam sobie nad tą trasą wiszą. Przez tamten most sobie przeleciał od tak po prostu. Przez ten zresztą też. Kurde, co to jest? Czemu? Czemu ten pułk tak przejeżdża po prostu? No bo tu może będą monety chyba? No i jedna pamięta. No widać, że kierowcy tego pułku zależy na naszej śmierci. Za każdym razem jak giniemy od niego, to od razu się zatrzymuje. I znowu przez ten most przeleciał, jak, nie wiem, przez powietrze. Jakby ten most w ogóle niematerialny był. Można to było chyba inaczej rozwiązać, tak mi się zdaje. Widocznie twórcy najpierw robili modele, a dopiero potem poziomy, albo na odwrót. Dobra, ta moneta gdzieś tutaj. Ach, kurde! Kangurek jakoś samoistnie zjechał na lewą stronę, mimo tego, że cały czas mu mówiłem, żeby zjechał na prawą. No to co? Wycieczka od nowa z pługiem. Ciekawe, ile zostało nam jeszcze poziomu tak za tą jeszcze monetą. Teraz trzeba będzie uważać. Ta moneta naprawdę była tak z prawej strony. Tak, wiedziałem. No tutaj niestety nas zjechało. Okej. Okay. To był checkpoint, nie wiem. Gdzie będą kolejne monety?
Okej, przez przejazd pociągowy też sobie tak po prostu przejeżdżę kangurek, okej. Nie wiem, czy wszystko zebrałem. Mam nadzieję. Dobra, jest. 250 na 250. Szalona jazda ukończona. Dobra, ja sobie powrócę do portu w takim razie. Nie będę klikał na następnego poziomu. Chyba to nie było aż tak długo. Nie wiem szczerze. Zaraz sam sobie zweryfikuję. Tutaj mamy godzinę 39. A jak zapiszę na tym miejscu? Godzina 58, czyli 10? 8? Nie, moment. 19 minut chyba? Będzie prościej, jak po prostu zobaczę, ile to nagranie trwa. A, 20 minut. W sumie nie tak długo. Wydawało mi się, że będzie dłużej, ale widocznie chyba nie był ten poziom aż tak długi, jak mi się wydawało. Albo po prostu ja jestem taki dobry. No dobra, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. W kolejnym odcinku chyba będziemy mieli już bossa. Tak mi się wydaje. Bo tam świetlik nam mówił, że dojeżdżamy do kopalni kryształów, bo coś tam, maszynista. Także w kolejnym odcinku będziemy mieli chyba kolejnego bossa. No, liczę, że będziecie oglądać kolejne odcinki. Na razie.